Otóż nasz rząd stoi na stanowisku jednoznacznym, że ani w czasach PRL-u, ani w czasach wolnej Rzeczpospolitej od momentu odzyskania przez Polskę suwerenności kwestia reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia nigdy nie była otwarta w relacjach między naszymi krajami, a tym samym oba kraje nigdy kwestii reparacji nie zamknęły. Co trzeba podkreślić, że również rząd Rzeczpospolitej stwierdza jednoznacznie w tej uchwale, że Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec. To zrzeczenie się nie nastąpiło ani w okresie PRL-u, ani też po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku. Tak więc tym samym Rzeczpospolita Polska nigdy nie zrezygnowała w sposób prawny z podnoszenia wobec państwa niemieckiego kwestii reparacji wojennych. Trzeba też podkreślić, że w tej uchwale Rady Ministrów znajduje się kolejny paragraf, który stwierdza, że pomiędzy Polską i Niemcami nie doszło nigdy do uregulowania tej kwestii w formie traktatu pokojowego czy też umowy bilateralnej, a tym samym ta kwestia pozostaje wciąż pomiędzy naszymi krajami nierozwiązana. I finalnie Rada Ministrów stwierdza, że kwestia ta wymaga uregulowania w relacjach polsko-niemieckich, ponieważ jest to sprawa absolutnie otwarta, jest to sprawa o charakterze fundamentalnym. Niemcy, wywołując II wojnę światową, atakując Polskę, wyrządzając wielkie straty materialne, demograficzne, które zostały opisane w raporcie o stratach wojennych, który został 1 września 1939, został opublikowany w ubiegłym roku. Niemcy nigdy tego długu, który miały wobec państwa polskiego, nie uregulowały. Trzeba podkreślić, że ta uchwała Rady Ministrów, szanowni państwo, ma skutek wiążący dla wszystkich organów państwa w naszym kraju, czyli zarówno dla wszystkich ministerstw, agent rządowych, urzędów centralnych czy naczelnych organów państwowych, co oznacza, że wszystkie instytucje publiczne, państwowe, także samorządowe są tą uchwałą związane, co oznacza, że skutek ta uchwała ma wobec wszystkich podmiotów w prawie polskim, ale również ten skutek jest skutkiem, który kierujemy do państwa niemieckiego. Ta uchwała Rady Ministrów jest formalną odpowiedzią naszego rządu na notę niemiecką i chcę podkreślić, drodzy państwo, że ta uchwała będzie stanowiła podstawę do przygotowania kolejnej noty dyplomatycznej do rządu Niemiec. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Dzień dobry, Tomasz Donowski, TVP Info. Ja mam pytanie, co uchwała zmienia, poprawia pod względem praktycznym? Czy podnoszona kwestia reparacji wojennej na arenie międzynarodowej będzie teraz skuteczna, bo będzie umocowana prawnie za pomocą właśnie tej uchwały? Czyli co w praktyce się zmienia, jeśli chodzi o... W praktyce, panie redaktorze, po pierwsze, rząd polski w sposób formalny ustosunkował się do odpowiedzi niemieckiej, która twierdzi, że kwestia reparacji jest kwestią zamkniętą. Więc ta uchwała jest formalną odpowiedzią rządu polskiego, że kwestia reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia nigdy nie była przedmiotem rozmów polsko-niemieckich, a więc nie może być zamknięta. Po drugie, w sposób jednoznaczny i definitywny zamyka kwestię rzekomego zrzeczenia się w 1953 roku. Otóż Rada Ministrów stwierdza, że nigdy Polska w sposób skuteczny, czy to w okresie PRL-u, czy po 1989 roku w sposób formalny reparacji wojennych się nie zrzekła. Co oznacza, że sprawa ma charakter otwarty i powinna być uregulowana w formie umowy bilateralnej, w formie umowy międzynarodowej z Niemcami. Jednocześnie, jeśli strona niemiecka twierdzi, że posiada taki dokument, to my ten ciężar dowodu potencjalnego zrzeczenia się przerzucamy na stronę niemiecką. Niech strona niemiecka taki dokument wskaże i go udowodni, że jest. Dlatego, że, drodzy państwo, można powiedzieć, że miliony Polaków, którzy występowali czy to na drogę sądową, czy to występując bezpośrednio do rządu Republiki Federalnej Niemiec, do ambasady niemieckiej, spotykały się z odpowiedzią formalną ze strony ambasady niemieckiej, że sprawa jest zamknięta, ponieważ Polska się reparacji zrzekła. Oczywiście w tych odpowiedziach nigdzie nie było tego dokumentu załączonego, więc uważamy, że dzisiejsza uchwała Rady Ministrów, która zostanie publikowana niezwłocznie w Monitorze Polskim, jest formalną odpowiedzią rządu polskiego na
notę dyplomatyczną Niemiec, ale również zamyka, można powiedzieć, tą dyskusję publicystyczną, polityczną, prawną, która toczyła się przez dziesięciolecia na temat rzekomego zrzeczenia się przez Polskę odszkodowań, reparacji wojennych. Dzisiejsza uchwała Rady Ministrów z 18 kwietnia w sposób definitywny stwierdza, że kwestia odszkodowań, reparacji, zadośćuczynienia za skutki II wojny światowej nigdy nie była otwarta w relacjach polsko-niemieckich, a zatem nie mogła być zamknięta. Po drugie, Polska nigdy nie zrzekła się tych reparacji wojennych. Po trzecie, nie ma żadnej umowy międzynarodowej w tym zakresie. I po czwarte, ta uchwała Rady Ministrów stanowi formalną podstawę do dalszych działań o charakterze dyplomatycznym, politycznym, ale również prawnym w relacjach bilateralnych z Niemcami, ale również także na forum międzynarodowym. I tu chcę zapowiedzieć, że Polska nadal będzie podnosiła tę kwestię na forum międzynarodowym. Prowadzimy szereg działań w formatach właśnie międzynarodowych. To są różnego rodzaju spotkania, konferencje, konsultacje, które prowadzimy, można powiedzieć, na całym świecie. Jestem przekonany, że ta uchwała w sposób jednoznaczny prezentuje stanowisko rządu polskiego, zarówno w sferze obecnej, bieżącej, ale też odnosi się do kwestii historycznych, które Niemcy w sposób absolutnie fałszywy interpretując, twierdząc, że rzekomo doszło do jakiegoś faktu zrzeczenia. Ta uchwała Rady Ministrów przecina tę kwestię w sposób jednoznaczny i daje podstawę do kolejnych działań dyplomatycznych przez rząd polski. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Dzień dobry, Dawid Grzegorzewicz, Polskie Radio. Ja chciałem się dopytać, kiedy mniej więcej wstępnie państwo planują wysłać, tak jak pan minister wspomniał, kolejną notę do rządu Niemiec? Panie redaktorze, dzisiaj została podjęta uchwała. Poczekajmy na publikację tej uchwały w Monitorze Polskim. To nastąpi może jutro, czy też pojutrze. To zależy od tutaj sprawności działania odpowiednich departamentów Rady Ministrów. Ta nota musi być dobrze przygotowana, musi obejmować te wszystkie elementy, o których już wspominaliśmy, rozmawialiśmy. Na pewno zostanie podjęta po konsultacjach politycznych i po solidnym jej opracowaniu i przygotowaniu. Natomiast no, jesteśmy w procesie pracowania tą uchwałą czy notą. Oczywiście podstawą do niej będzie ta uchwała Rady Ministrów, ale też trzeba podkreślić, drodzy państwo, że jesteśmy również przed kolejnym ważnym wydarzeniem. Przypomnę, że na 10 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin posiedzenia Trybunału, który ma rozpatrywać nasz wniosek, wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy domagają się uchylenia immunitetu jurysdykcyjnego, który chroni państwo niemieckie przed możliwością pozywania państwa niemieckiego przed polskimi sądami z tytułu popełnionych w Polsce zbrodni wojennych. Dotychczas przez dziesięciolecia te pozwy zostały przez sądy polskie odrzucane w sytuacji, gdy wnosiły je ofiary II wojny światowej z różnych tytułów. Sądy stwierdzały, że przed sądami polskimi nie można pozywać państwa niemieckiego z tytułu niemieckich zbrodni wojennych. No, jest to sytuacja bez precedensu, ponieważ obywatele nie posiadają żadnej drogi sądowej do dochodzenia swoich roszczeń, co narusza wszelkie elementarne standardy prawa międzynarodowego i ochrony praw człowieka. Dlatego też nasz wniosek jest, uważamy, zasadny. Podobne postępowania toczą się w Grecji czy we Włoszech, gdzie obywatele mają możliwość dochodzenia roszczeń czy pozywania państwa niemieckiego. Także liczymy tutaj, że również ta droga sądowa będzie w Polsce otwarta i da podstawy dochodzenia roszczeń przez osoby fizyczne poszkodowane, przez ich spadkobierców, ale także przez osoby prawne, czyli instytucje, gminy, miasta, instytucje finansowe, kredytowe, banki, które zostały okradzione, złupione w wyniku działalności niemieckiej na ziemiach Polski w latach 1939-1945. Dziękuję serdecznie.